Cześć, tu Sylwester. W dzisiejszym odcinku mamy, no, nie bójmy się tego słowa, legendę polskiej muzyki, a zarazem debiutanta Darka Duszę. Dzień dobry, cześć Sylwester, witam widzów. Czy debiutanta? No właściwie tak, bo od roku mam nowy zespół Darek Dusza i Demony i jakby poniekąd też z tego powodu się spotykamy, dlatego że parę dni temu wyszła płyta zespołu zatytułowana Karykatury. My chcemy też wszędzie ludziom dać znać o tej płycie, no bo nam się podoba, może jeszcze się komuś też spodoba. Płyta Karykatury, o której mówisz, może masz ją gdzieś pod ręką, to możemy pokazać, jak ona gdzieś wygląda. Cwany, byłem przygotowany, proszę pana, uprzejmie tutaj, tak, proszę, proszę. Okładkę robił Krzysiek Grabowski z Dezertera, zresztą widać jego styl. W tym stylu też swoje plakaty często projektuje. Mhm. Także okładka też generacyjnie jakby nawiązuje po prostu do, no, do tej mojej przeszłości chlubnej czy niechlubnej. Razem z Dezerterem Śmieć Kliniczna zaczynała w 82 na Jarocinie. Tam się poznaliśmy. No i znamy się do dziś, więc może dobrze to wyszło w każdym razie. To. Płytę wydał Zima Records, pewnie tobie znane na pewno wydawnictwo, myślę, że widzą tak samo, także jest, płyta jest w niezależnej dystrybucji tylko i wyłącznie, plus oczywiście na wszystkich streamingach i tego typu YouTubach, Spotifyach, na wszystkim, na Bandcampie też mamy, jak ktoś lubi wspierać bezpośrednio zespół, także jak coś to zapraszam, najpierw można sobie za darmo posłuchać, później można znowu na przykład za darmo posłuchać, tak, nie ma problemu. I o ten debiut chciałem się trochę zahaczyć, bo to który raz już debiutujesz? Przez 40 lat. Nie chciałem tego tak zliczać, więc zapytam, wiesz, u źródła. Wiesz co, no, pod 10 już chyba podejdzie. Ja bardzo lubię zmiany i właściwie czekaj, tak. Śmieć Kliniczna była pierwsza. Po niej był Absurd równolegle z Shaking Dudy. No to możemy zaliczyć trzy zespoły. Później było The Dudis, to czwarty zespół, Darmo Zjady właściwie piąty. Później przez moment taki efemeryczny zespół Chuligani, który później przejął Andrzej Urny, to szósty. Dusza i Mercik w tej wersji akustycznej siódmy. Dusza i Mercik elektryczny ósmy. Redakcja dziewiąty. Demony dziesiąty. To faktycznie, dobrze, dobrze, dobrze tak na szybciora podliczyłem. No to już chyba starczy po prostu. 10 to ładny wynik. I każdy inny, każdy z inną muzyką, z innymi... Znaczy nie, no to Mercik się przewijał dwa czy trzy razy, ale generalnie inny, z inną muzyką, z innymi doświadczeniami. W ogóle dość duże jest takie szczęście do różnych doświadczeń mam, bo poczynając od jakichś zespołów, które grały tak jak Śmieć Kliniczna, czy obecny w kwartecie, przez bardziej rozbudowane składy, przez akustyczne składy, również nagrałem płytę z Big Bandem Shaking Dudy. Z pełnym Big Bandem, gdzie grałem z kolei na przesterowanym wiośle, jakieś takie od czapy dżydży, punkowe dżydży do neoswingowej muzyki. Także dość ryzykowne to było, ale mile, mile wspominam. Także te zmiany są dla mnie fajne, bo ja nie lubię takiej jakiejś monotonii artystycznej. No, no w każdym razie w Remosach nie mógłbym grać. Niestety. Po prostu nie wytrzymał. Tak samo jak mam problem z reggae, ale to z graniem. Troszeczkę tak, ale później coś zmienić, zrobić coś znowu nowego, znowu z innymi ludźmi. Tak. No i w ten sposób działam. Raz z większym sukcesem, raz z mniejszym, bo to wiadomo, że zawsze jakby konsekwencją zmian jest to, że część ludzi te zmiany odrzucają, część nie potrafi się do nowych rzeczy przyzwyczaić, część by chciała, żeby właściwie to tak jak w 82, żeby człowiek grał, no, ale niestety już nie jesteśmy w 82, także no, nigdy nie chciałem być zakładnikiem. Dzisiaj na fejsie widziałem jakąś tam dyskusję o reaktywacjach. Reaktywacje są do dupy po prostu i nie wychodzą i nie należy robić. Ja też parę razy tam miałem propozycję, jeśli chodzi o Śmieć Kliniczną, żeby gdzieś tam zagrać, to nawet za jakieś tam niezłe hajsy, ale nie. Nie jesteśmy już tymi samymi ludźmi, to już nie ma dwa razy do tej samej rzeczułki, nie da się po prostu. Także stąd jakby pogoń za nowością, a
A jednocześnie też, no właściwie bym tego nie musiał robić, ja głównie żyję z pisania tekstów, no na pewno jest punk rocka i po prostu lubię, bo robię, znaczy nie, robię, bo lubię, albo i tak, no. Także to, tak to jest. A inspirujące jest też, że przez te zmieniające się składy poznaję różnych ludzi, właściwie teraz mam najmłodszych, coraz młodszymi ludźmi gram i to jest też dobre, bo w jakiś sposób troszeczkę mi jeszcze rozszerza osłuchanie w muzyce, rozszerza pogląd i dobrze, no źle jest zatrzymać się w pewnym miejscu i później tylko odcinać kupony. No staram się tego nie robić, nie wiem, czy to mi wychodzi, czy nie, ale w każdym razie jest nowy zespół, nowa siła i muszę przyznać, że bardzo dobrze ta nowa siła jest przyjmowana i fajnie, daje to nam wsparcie. Wiesz, tej płyty, której pokazywałem, w ogóle miało nie być. Ja miałem koncepcję, że będziemy sobie grali trochę koncertów i raz na 3 miesiące wypuścimy jakieś tam teledysk zrobione tam w ramach prac społecznych przez przyjaciół. I tak sobie będziemy wypuszczać gdzieś tam do streamingu. Ale jednak się okazało, że część ludzi, no szczególnie z tego mojego i trochę młodszego pokolenia, chce mieć nośnik fizyczny, mieć coś, postawić na półce po prostu, czy dostać od Mikołaja, czy pod choinkę, nie wiem. No i tak nas trochę namówili, no i później zima też mówi, no, żeby jednak wydać, żeby nagrać, żeby zrobić. I zrobiliśmy po prostu. Sporo wątków poruszyłeś. No właśnie. Powiedziałeś już na parę pytań, które chciałem zadać, ale wiesz, i tak będę gdzieś tam drążył. Nie? Ale nie, to teraz to zarys, może, że chcesz coś szczegółowo. Sorry, ja czasami, ja mam ten... Takim lekkim cyklofrenikiem jestem, albo nic nie mówię, bo mi się nie chce, albo z kolei jeśli już mówię, to dużo mówię i także tu jest problem. Kiedyś miałem wywiad z takim przesympatycznym kolegą, doktorem z Uniwersytetu Warszawskiego, Piotrem, no i to wyglądało tak, że Piotr nie zdążył zadać pierwszego pytania, a my już 4 godziny nagrane. Także proszę bardzo, w twoje ręce pytanie, milczę, teraz będę pięknie milczał. Wiesz, różnych rzeczy się też spodziewałem, bo z jednej strony odświeżyłem sobie twoją książkę Jestem ziarnkiem piasku, którą gdzieś polecam, jeżeli nie mieliście okazji poczytać. Dużo ciekawych anegdot i takich też kontrowersyjnych tez poniekąd, o które też chciałbym cię zahaczyć, ale do tego dojdziemy. A z drugiej strony przeglądałem sobie też wywiady w internecie i widziałem na przykład wywiad z Maćkiem Orłosiem, gdzie faktycznie byłeś bardzo zachowawczy i oszczędny w słowie. Tam nie było żadnej chemii w tym wywiadzie. No, prowadzący nie był przygotowany, w ogóle nie wiedział, o czym mówiłeś. Tam strasznie źle się czułem i było widać taką kwaśną miną. Więc wielką ochotę sobie stamtąd. Ale tak myślałem, trudny gość mnie dzisiaj czeka. No. Także wiesz co, ja myślę, że jakby i to pewnie dotyczy wszystkich rozmówców. Bardzo dużo zależy, jak prowadzący podchodzi właśnie. Miło, że przejrzałeś książkę. Książki tak nawiasem mówiąc już nie ma, ale być może się kiedyś tam pojawi jakiś dodruk bądź drugie wydanie. No, także ja nie lubię tego programu sobie się bardzo kurczę. No, ktoś to złośliwie wstawił. No. To wiesz, kawałek historii, nie? Historię miałeś bogatą. No ja wiem, ale... No, czasem o wiele fajnie się, znaczy zazwyczaj wręcz rozmawia się z osobą, która nie wiem, prowadzi jakiegoś zina, czy nawet, nie wiem, gazetkę szkolną, bo są bardziej otwarci i po drugie się przygotują, że wiedzą o czym, no, nie no, dobra. Dobra, co było, to było i też widzę, że masz trochę takie podejście, bo o to wielokrotne debiutowanie się chciałem jeszcze trochę pogłębić, bo to z jednej strony jest... Trochę robienie sobie pod górkę, nie? Bo ciągle, wiesz, nowa marka, nowa nazwa i jak ktoś się przyzwyczai do redakcji i nagle cyk, redakcji już nie ma. Bardzo delikatnie to nazwałeś. To jest właściwie strzelanie sobie w stopy, w kolana i w jądra po prostu. Wiesz, pierwszy taki... No ze śmierci koniecznie odszedłem, więc to nie był jakiś chytry plan na zmianę i na potrzebę tych zmian, ale nagle nam się zaczęło wszystko rozjeżdżać. To znaczy tak, nie mogliśmy wydać płyty no, ze względów i cenzuralnych i muzycznych też.
W radio już nas nie chcieli puszczać po tej awanturze z edukacją, populacją. Koncertów za bardzo nie było. Myśmy z perkusistą chcieli przeprowadzić się do Warszawy właśnie, żeby jakby trochę zespół, mimo że był znany, ale żeby był jakby bliżej tego centrum, wtedy Warszawa, zresztą nadal jest, była centrum tego show biznesu. A też jeszcze muzycznie każdy z nas zaczął ciemność w inną stronę, co zresztą później słychać, bo chłopaki zrobili sobie regowy rap, świetny zresztą. Ja zrobiłem absurd, który zaczynał od jakiegoś takiego punka pomieszanego z postpunkiem, a skończył praktycznie na punk and rollu. Tak też ewoluował. Marek Czapelski przez moment grał w WW i tam w Manamie też coś pomagał. Także tak, no, dość poważnie się to rozjechało. No, następny absurd, no to już był tak założony ten, ale normalnie. Natomiast pierwszym takim zespołem, który zrobił świadomą woltę i bardzo sobie w stopę strzelił, to było Shaking Dudy. Ponieważ mieliśmy to szczęście, że zespół, który był zrobiony dla kaprysu i właściwie dla jaj, nagle załapał na tak, w tak poważny sposób, że byliśmy w stanie zapełniać halę na 10 tysięcy osób. Na nasz zespół tyle osób potrafiło przyjść. I w pewnym momencie, gdzieś po 3 latach, nagle stwierdziliśmy, że nas to nudzi już. Po prostu już to było nudne. Ja już miałem dość grania Ziuty, dość grania tego samego. No i Dudek wymyślił, że to zaczniemy grać taką bardziej chuligańską muzykę, taką pod lata 60. I może byśmy to mogli grać spokojnie jako to Shaking Dudy, ale wymyślił, że dobrze by było nazwę zmienić. Że odcinamy się od tamtego, teraz się nazywamy The Dudies. No i to, wiesz, w mainstreamie to już w ogóle po prostu tak, nie wiem, jakby Lady Punk się nagle Lombardem nazwał, albo jeszcze nie, albo zupełnie nazwę zmienił na zupełnie nieznaną. No i spowodowało to, że oczywiście frekwencja natychmiast zleciała w dół. Do tego jeszcze doszło, że zaczęli się nas czepiać ci wszyscy, którzy się wcześniej zachwycali Shaking Dudy. To jakoś tego The Dudies nie lubili, a też przez teksty nie lubili, bo o ile w Shaking Dudy to takie wyluzowane, pisane normalnym językiem teksty się podobały, to już The Dudies to już nie, to już był kolokwializm i w ogóle po prostu. Nas też może trochę tak towarzysko przestało lubić, zespół był dość chuligański, jakoś tak niespecjalnie zabiegało względy dziennikarzy i mediów. No w każdym razie ta zmiana na The Dudies, w sumie żeśmy zagrali, nie wiem, z 8 koncertów, też jeszcze halowych takich, ale już takie po 2-3 tysiące. Dudek wtedy później pojechał do Holandii i to wszystko tak się rozeszło. Także tutaj to tak wyglądało. No mówię, później ja przez całe 90 lata nie grałem, miałem wolna. Już byłem taki i trochę rozczarowany i znużony muzyką i tak nie bardzo, tylko i wyłącznie kontakt miałem poprzez pisanie tekstów. No a później znowu wróciłem na ileś tam lat do Shaking Dudy. Jednak Dudek też wtedy zmądrzał i wrócił do tej starej marki po prostu. I też no, i te jakieś okazjonalne te spotkania z Jurkiem Marcikiem, które były bardzo fajne i dla mnie też inspirujące. A później była redakcja, która była założona, właściwie redakcja jakby sprokurowało to, że się przeprowadziłem z Gliwic na wieś tutaj, na Śląsk Cieszyńskim. Jestem wieśniakiem, mam gumofilce, mogę przynieść tak jako dowód rzeczowy. Także wierzymy na słowo. W ogóle i kosiarkę, no i dużo takich rzeczy związanych z życiem no, bliżej natury. Ale w każdym razie, gdy się tutaj przeprowadziłem, no to też tak po chwili, jak tylko tak trochę ochłonąłem i sobie zdałem sprawę, że to tak jest nagle całe życie mi się właściwie zmieniło, też chciałem mieć zespół i spotkałem się z ludźmi tutaj z najbliższego otoczenia, tymi, którzy byli do dyspozycji. Mimo, że to no, dla sekcji, która wtedy grała i dla Bartka, i dla Łukasza, to nie była ich muzyka specjalna. No Bartek jest bardzo dobrym kontrabasistą, gra świetnie rock and rolla, gra jazz, Łukasz też. Z kolei też tam jakieś około jazzowe klimaty, no ale zrobiliśmy tak. Adasia żeśmy znaleźli, który wcześniej śpiewał grunge,
I tak zaczęliśmy pitolić. Oczywiście, ponieważ jestem dość niecierpliwy, w związku z czym od razu nagraliśmy płytę, a miesiąc później wszystkie kawałki z płyty już graliśmy, nie wiem, o 30% szybciej, bo po prostu nie mogliśmy tej płyty słuchać, że jest tak wolno nagrana. To taki może chaos trochę też tutaj, jeśli w tych zmianach też ma jakiś swój wpływ na te zmiany. Ale pewnie zaczęliśmy trochę grać. Przyjęcie było średnie, ponieważ nawet chyba ty pisałeś. O, właśnie, mam cię, ty pisałeś, że wokalista cię nie przekonuje. Tak, to ty byłeś? Możliwe. Przyznaj się. Przyznaj się. Ale bez picia, no. Chyba tak, znaczy, jest to część ludzi, szczególnie tych, którym bliższa była muzyka punkowa, nie lubiła grunge'owego. Słychać było, że to jest trochę gość z innego klimatu, nie? To jest inny klimat i część ludzi drażnią. Także teraz pod względem, że tak powiem, etnicznym jest, wszystko się zgadza. Mam samych punkowców po prostu. Powrót do korzeni trochę. No i nie, prawda jest taka, że demony są dużo lepiej przyjmowane. No może też jest inny, no i inna jakby chemia na scenie chyba też. Także to nie wiem. Ale te czasy z redakcją wspomina bardzo miło, bo żeśmy parę fajnych koncertów zagrali. Tylko że jakby też formuła się już wyczerpała i już było znużenie. No, nie potrafię ciągle grać tego samego. Zresztą, wiesz co, jeszcze przepraszam, do tych zmian wrócę, ale to już nawet w śmierci było, że praktycznie śmierć nie miała żadnego podobnego numeru. Każdy numer był inny. W troszeczkę jakby, no nie powiem stylu, ale trochę inaczej zagrane. Tu było takie reggae, tu jakieś takie ska, tu dżidży było takie, tu takie prawie hardkorowe, tu jakieś nieparzyste. Każdy numer był. I tak na pewno to będzie słychać, ponieważ nie wiem, czy to w przyszłym roku, ale Warsaw Pact chce wydać trzy winyle śmierci klinicznej z kolejnych Jarocinów. Więc będzie fajnie, fajnie można będzie usłyszeć, jak to wszystko cały czas się zmieniało po prostu. No, nie wiem, możemy jakieś ADHD muzyczne, może ja nawet też mam jakieś ADHD muzyczne, że zamiast, kurczę, zrobić 50 nienormalnych światów, wszystkim by się podobało, hajs by się zgadzał, kurde, to nie, to złote. Jeden zrobiłem. Ja potrafię takie numery robić i pisać. Czasem mi się zdarza, no ale nuży mnie to. Jednak chyba. Wiesz co, i to nawet grając w tym mainstreamie, myśmy nigdy tam z Dudkiem nie robili jakichś rzeczy z taką premedytacją, żeby zrobić, bo się będzie komuś podobać. Nie, robiliśmy, że nam się wydaje, o tak sobie zagramy, tak będzie, fajnie się, nas to bawi. Niekoniecznie zawsze ludzi bawiło. Także jakby no, komercyjnie to ja chyba tam jestem takim amatorem, któremu się coś ubzdura i który sobie tam popinka, później wychodzi na scenę i jest zdziwiony, że ludzie nie kochają. No trudno, trudno, takie są konsekwencje. No to tyle o zmianach. Okej, okay, ale tutaj wiesz, od razu cię mogę pochwalić, jeżeli chodzi o tą najnowszą zmianę, jeżeli chodzi o jej otwartość formuły, bo tutaj już nie masz jakby zespołu, który jest nazwa zespołu, tylko jest Darek Dusza i Demony. I tak mam wrażenie, że to jest taka furtka do przyszłych ewentualnie zmiany składu, zmiany stylu, ale już jakby trzymania słuchacza przy tym, że to jest projekt Darka Duszy, tak wprost. Nie myślę na razie o zmianie składu, bo tak jak mówię, na razie przynajmniej się bardzo lubimy i wszystko gra i wszystko jest w jak najlepszym Oczywiście. Porządku. Natomiast wiesz co, ja już gdy redakcję zakładają, to się też tak zastanawiałem, ale gdzieś jakaś taka, nie wiem, głupia skromność, że nie, no co ja tam będę z nazwiskiem, a to mimo wszystko zawsze trochę ułatwia. A teraz jeszcze przy tej płycie, wiesz, jeśli ktoś zna tamtę moją twórczość, to przecież wyraźnie słychać, że oczywiście płyta jest właściwie taka punkowa, postpunkowa, można powiedzieć, ale tam w tej grze, mojej szczególnie, słychać to wszystkie rzeczy, które ja grałem wcześniej, od rock'n'rolli, przez jakieś zimne fale, przez chwileczkę, przez takie, no bo ja to mam już w paluchach, no to już nie będę właśnie jakby starał się konkretnie zagrać tak, żeby było tak fajnie, stylowo, bo to jest utwór punkowy, to muszę tak zagrać. Nie, to sobie zagram na przykład solówkę z surf rocka, którego też bardzo lubię. Także
Tak, już robię. No, wiesz, no, jednak przez tyle lat jakiś tam styl grania, jakieś takie podejście do dźwięku się wykształca. No i teraz jakby tak jest w pełni szczere i rzeczywiście podpisane nazwiskiem. Tak to gram ja. W tym miejscu chciałem się odnieść do twojej książki, bo tam zawarłeś takie zdanie. Kobiety w zespole to zło. Żadnych pań w zespole, kobieta plus zespół równa się kłopoty. Spytajcie McCartneya. Co się zmieniło w tej kwestii, że zaprosiłeś Paulinę? Ja to powiedział. O Jezu, kurczę, żeby Paulina tego nie usłyszała. Wiesz co, to... Znaczy ta książka ma już dobrych parę lat. Ja się bardziej odnosiłem do wpływu kobiet, towarzyszek życia, muzyków, niż kobiet, muzyków, które tworzą zespoły. No bo raczej dość częstym przypadkiem jest, że w zespołach niektóre żony, kochanki czy przyjaciółki muzyków lubią sterować zespołem. I McCartneya, i Lennona, i tak dalej. I dużo było takich przykładów. To bardziej miałem na myśli niż współpracę z kobietami. Ale faktem jest, że Paulina jest pierwszą dziewczyną, z którą współpracuję. Chociaż teksty owszem pisałem dla kobiet. Natomiast grać w życiu. I powiem ci, że ja nawet nigdy nie myślałem, żeby wokalistkę. Jak to? Znaczy to nie, że nie lubię. No bo jest to zmiana, właśnie tak jak mówiłeś. Po raz pierwszy. No to jest po raz pierwszy, ale to się, wiesz co, ja tak jak cały czas mówię, że większość rzeczy robię bez jakiegoś tam chytrego planu i bez premedytacji, wręcz tak na spontanie. No po prostu Paulina się sama zgłosiła. Zadzwoniła czy napisała, że słyszałem, że szukasz wokalisty. No śpiewałam tu i tu. Przysłała, mówię, wpadaj, pogadamy. No i pogadaliśmy już i nawet... No, w tym momencie ja w ogóle nawet nie patrzyłem, czy to mężczyzna, czy to kobieta będzie śpiewał. Po prostu usłyszałem fajnie zaśpiewane rzeczy. No i będzie pasowało. Tak już, zresztą wiesz, też poprosiłem o przygotowanie jakichś tam dwóch już numerów, które obecnie wykonujemy. No jak zaśpiewała, to słychać, że jest git, że będzie pasić, kurczę. Także to na tej zasadzie, bez żadnego seksistowskiego podejścia i w ogóle. Natomiast tamte uwagi jakby dotyczyły, wiesz, no... No, że one lubią mieć kontrolę nad mężusiami, artystami, lubią później też. Różnie to bywa. Nie będę tam przykładów przytaczał, żeby mnie ktoś tam nie zatłukł w jakiejś ciemnej bramie, ale wiesz, no, są takie akcje i mówię, i to wtedy było. Ale prawdę mówiąc, zaskoczyłeś mnie tym cytatem. Muszę sobie tę książkę w końcu przeczytać. Daj mi chwilkę, mam tutaj jakiś mały problem z telefonem. Wiesz, wszystko jest metodą DIY. Ma swoje plusy i minusy. No a propos książki, mówiłem, że tam trochę takich kontrowersyjnych tez jest, o które gdzieś tam łatwo zaczepić i też to jest jedna z nich. Ale jeszcze mam trochę, wiesz, cytatów wyciągniętych. Może nawet wracając do tej zmiany, o której mówiłeś, nie, że działałeś na początku w tym okresie lat 80. Później miałeś chwilę przerwy i później znowu wróciłeś na scenę, nie? I takie zdanie zapisałeś, że miałeś szczęście, że grałeś w najlepszych dla polskiej muzyki czasach. Aż tak dużo się zmieniło po tej twojej przerwie? No, wiesz co, szczególnie wiem, znaczy 80 lubię i dużo dobrego się wydarzyło. 90 nie lubię i muzycznie... Znaczy, wiadomo, że zawsze się znajdzie jakieś ileś tam zespołów, które fajnie grały, ale statystycznie i na świecie tak samo. O ile 80 to po prostu no wybitny rozkwit muzyki w wielu gatunkach po prostu, to 90 to był ten kurde grunge i ten pudel rock, który wrócił. To no, masakra kurde dla mnie. To, i to też, nie, żeby to też nie było, że wszystko tam hejtuje. Nie, były też fajne rzeczy, ale dużo, dużo, dużo mniej. Muzyka tak na dobre się później w tym XXI wieku zaczęła odradzać, chociaż niestety już bardziej po niszach właśnie, że jakoś ciężar cały się przesunął w kierunku iluś tam
kilkudziesięciu gwiazd, powiedzmy, światowego formatu, a później jest ten długi ogon, często bardzo zdolnych muzyków, bardzo fajnych zespołów, którzy gdzieś grywają właśnie po klubach i nie są się w stanie załapać ani szerzej przebić, no bo się rynek zmienił, także wiesz. Po drugie, te 80. lata, to też trzeba pamiętać, że ta eksplozja zainteresowania rockiem była też jakby spowodowana systemem komunistycznym, który wtedy gnębił. I dzieciaki szukały jakiegoś ujścia dla swoich emocji i tak dalej. I rozrywek było malutko, więc rock bardzo, bardzo wielu ludziom jakby przynosił ich i rozrywkę, i też jakby ich pozwalał zapomnieć o tym całym syfie, który wokół był. Także to miałem na myśli, no. Po drugie, wiesz co, to też tak jest i to wyraźnie widać, że człowiek najbardziej jednak gust muzyczny, no i wiele innych rzeczy, kształtuje się w młodości, która u mnie przypadała na ten początek lat 80. W związku z czym wszystko się wydawało takie świeże, piękne i dziewczynne, i muzyka, i w ogóle po prostu. I to gdzieś później zostaje. Zresztą były kiedyś badania naukowe, które tam, w których wynikało, że gust muzyczny do 25 roku życia się kształtuje, a później człowiek już zaczyna mieć taki... No i bardzo często, tak jest. No a propos tego, masz nawet kawałek na nowej płycie, Dziad, żeby nie zostać takim mentalnym dziadem gdzieś. Dlatego dobrze jest zmieniać składy i grać z młodszymi od siebie po prostu, wiesz co, no. Dlatego już to wspominałem i nie chcę drążyć tematu, ale mówię, że dość krytycznie patrzę na wszystkie reaktywacje tych różnych legendarnych zespołów, które później tylko odcinają kupony i nie mają ani entuzjazmu, ani często też nie umieją. Znaczy wiesz co, nie każdy sobie robi co chce, natomiast nigdy ani przez sekundę na poważnie o reaktywacji czy śmierci, czy absurdu nie myślałem. I dobrze. To może być smutna informacja dla wielu słuchaczy, którzy gdzieś pewnie po cichu liczą, że jak też pojawiają się te winyle, wznowienia, że może będzie jakiś specjalny koncert albo jakaś mała trasa. Nie, wiesz co, zrobiliśmy na 35-lecie śmierci klinicznej koncert, gdzie zaprosiliśmy tam parę zaprzyjaźnionych zespołów, a oprócz tego 10 numerów śmierci wykonaliśmy z Jurkiem Marcikiem i z sekcją z redakcji, ale nie jako śmierć kliniczna, tylko jako Darek Dusza i Jurek Marcik. I wiesz co, było bardzo fajnie, było bardzo dużo ludzi, w ogóle bawili się świetnie i starczy. Może na 45-lecie, chociaż nie wiem, zależy jaka forma będzie, ale nie wiem, ja nie myślę, tak wiesz co, ja też, ja tak naprawdę mało sentymentalny jestem. Znaczy, nie wiem, czy to z książki wynika, znaczy, czy z książki można to odczuć, ale ja mam miłe wspomnienia do tych lat 80., do Jaroci. No fajnie, fajnie, ale bez tego takiego, bo teraz wszyscy, Jezu kultowy z Jarocina i wszyscy się srają po nogach po prostu, kurde, że jakie to, bez przesady. Było dużo dobrych wykonawców, było też dużo złych, było dużo dobrych rzeczy, było dużo złych rzeczy, jak kroili ludzi ze skór, czy bili gdzieś tam na drodze z dworca do amfiteatru. No, nie było tak pięknie po prostu. No. Tak. Wiadomo, że to ludzie później wypierają z pamięci takie te gorsze fragmenty wspomnień, ale to ludzie, ja nie. Ja pamiętam jak było, także nie łapię się, nawet się wypisałem z jakiejś tam fejsowej grupy, byliśmy w Jarocinie, bo właśnie dziadownia, nie, bo już jest taka dziadownia. Ja rozumiem, że dla wielu osób to było ważne, kurde. No i dla mnie też, owszem, bo jestem takim trochę dzieckiem Jarocina, no ale bez przesady, kurde, te marzenia, że ten Jarocin ciągle nie taki, a jaki teraz ma kurwa być po prostu, no to przecież to wystarczy posłuchać czego ludzie, znaczy zobaczyć czego ludzie słuchają, no i tak jest i tyle, no i nie wróci, bo już nie ma, no muzyka rockowa czy punkowa jest teraz w niszy, no jest w dużej niszy,
Co widać po frekwencji na koncertach i po tym, że na przykład w tym roku część festiwali zaliczyła w topy. Co jest przykre, szkoda, kurczę, szkoda, bo ludzie się starają, ale brakuje młodych. Brakuje młodych. Trzy dni temu oglądałem ponownie ten film z klaszami Rude Boy i po prostu tam jest piękne. To jest coś, co pomaga zrozumieć, dlaczego tę bardzo dużą różnicę pomiędzy tamtymi latami, powiedzmy 70 czy 80, a tym, co jest teraz, że tam na zespołach punkowych były 12, 14 i 16-latki, a nie 50-latki, a teraz pod sceną masz, wiesz, no i tyle, no. Dzieciaki słuchają czegoś innego i tak jest, taka jest kolej rzeczy. To była muzyka młodzieżowa, teraz to jest taki trochę classic rock, nie? Dorosła i zmądrzała, no, jasne. Ale wróćmy do kolejnej tezy, którą gdzieś tam w książce zawarłeś, bo też trochę o tym przypominasz. Że ostatnią rewolucją muzyczną w historii był punk rock. Wiesz, są takie tezy, że hip-hop to przykład to nowy punk rock i tym podobne stwierdzenia. Znaczy wiesz co, hip-hop na pewno jest nowym. Też nie jest nowym, nie? Ale tak ewoluuje mocno też. Nie? Ale wiesz co, nie, punk rock się jednak wiązał z jakimiś konkretnymi zachowaniami społecznymi, czego hip-hop nie miał. To tyle, to podstawowa różnica. No, dzieci kwiaty miały jakieś tam przesłanie, przekaz. Punk rock miał. No i później już nic. Hip-hop nie ma przesłania. No hip-hop, ja już wiadomo, że śpiewają jedni o mądrzejszych sprawach, a inni tam o chlaniu i dupczeniu. Okej, okay, spoko. Ale nie ma jakiegoś spójnego przekazu, który punk rock jednak miał, ten przekaz poczynając od takiego nihilizmu, anarchizmu, który później przeszedł w propagowanie wegetarianizmu, praw zwierząt, praw kobiet i tak dalej, praw mniejszości i tak dalej. Więc punk rock miał taki rys społeczno-polityczny, hip-hop nie ma takiego. I to momentalnie jest trudno hip-hop nazywać jakąś kontrkulturą, subkulturą, czy jak to tam zwało. Jest po prostu bardzo bogatym i różnorodnym stylem muzycznym, który mocno trafił, jak widać, i nadal trafia do młodych ludzi, ale nie jest kontrkulturą. A z perspektywy tekściarza, który cały czas się tym zajmuje, śledzi jakieś hip-hopowe grupy, jakichś artystów, żeby trochę podpatrzeć, zobaczyć, co jest w ogóle teraz na topie? Wiesz co, czasem nie, czasem wolę przeczytać niż słuchać, to pierwsze. I niektórzy świetnie piszą. Niektórzy świetnie piszą, ja im cały czas zazdroszczę, że oni mają tyle miejsca, że ten tekst może być taki duży, kurde, takie zdania i to wszystko, tu można tyle treści przekazać. A ja zazwyczaj piszę do tak zwanej rybki zaśpiewanej w Inglopidzie, gdzie tu masz 5 sylab, tu 3, tu 2, tu 1 i napisz. I to jest tyle. I to jest koniec tekstu. No więc zazdroszczę im tej takiej swobody twórczej i ten, natomiast wiesz, nie, no świetnie piszą. To... Słuchaj, taka jest prawda, że co roku rodzi się mnóstwo zdolnych ludzi, którzy tworzą fajne rzeczy, tylko nie zawsze docierają do szerszej publiczności z tymi rzeczami, bo to już jest kwestia i szczęścia, i mody, i tak dalej. No, tak samo to dotyczy twórców hip-hopowych, jak i innych. No nie licząc do disco-polowych. Ale to już to jest robione z premedytacją, więc to pomijmy. No, także wiesz co, no, po drugie, hip-hop o tyle szanuję, że no, tam ten tekst odgrywa bardzo ważną rolę, a właściwie jako tekściarz to pasuje. W muzyce popularnej już nie, bo to jakieś jęki, czy ojeje, love you, pod którymi się podpisuje 8 współautorów. Jakby ten tekst mają słodko w dupie po prostu, no. A w hip-hopie nie, Śpiewają o swoich sprawach. Także, wiesz co, no być może trochę, nie, bo to też może to zbyt surowo, to jednak stwierdziłem. No, na pewno śpiewają o sprawach młodych ludzi i o poważnych, i o mniej poważnych. No może trochę by można było pod kontrkulturę, tylko że nie ma spójności w tym. Nie wiem, bo to jest zadanie dla socjologów bardziej. Nie wiesz, jak to muzyk coś powie głupiego, bo zapiszę w książce i to później wiesz. No.
No to wiesz, to też jest wielowątkowy temat. Ja też w hip-hopie tak mocno nie siedzę, żeby to jakoś mocno do tego się odnosić, ale też są te zjawiska typu, nie wiem, Mata, nie wiem, czy nawet Dawid Podsiadło, który trochę już nie jest z hip-hopu, no nie, tylko jest z muzyki tej popowej, ale też, że jakie pokoleniowe głosy są gdzieś określane. Znaczy, no na pewno dla wielu młodych ludzi to są ważni artyści i tego, natomiast no, trudno mówić, żeby oni jakby kreowali jakąś konkretną kulturę, oni są jakby już wpisani w ten mainstream po prostu i tyle. No, to jednak są zjawiska komercyjne, a wcześniej punk rock przynajmniej na samym początku i tam w różnych porywach w swoich metamorfozach nie był zjawiskiem komercyjnym. No, tak samo jak ruch hipisowski. No. Później oczywiście to się pięknie skomercjalizowało, sprzedało i też już jakby weszło do mainstreamu. No. Może to takie czasy są, w których już żadne sensowne kontrkultury nie są w stanie powstać. Nie wiem, nie wiem. To wróćmy może już, nie dywagujmy o hip-hopie, bo to w sumie nic ciekawego pewnie, no, czy ciekawego może wymyślimy, ale czy to jest takie, wiesz, obiektywnie mądre, trudno to ocenić. Później się jeszcze będą z nas tutaj śmiali w komentarzach. Nie? Dobra, dwóch panków się wzięło, gada o hip-hopie jakieś pierdoły. Nie? No na pewno, to takie tematy się później obrywa, to Ale nie ma o tą szans. scenę komercyjną chcecie trochę zahaczyć, nie? Bo teraz jesteś takim znowu muzykiem, powiedzmy, no, undergroundowym, no, nie? Ale miałeś te różne epizody, grałeś na festiwalu w Opolu, w telewizji występowałeś, na różnych. No właśnie, Nie czy jeden tą scenę raz. taką estradową, tą mainstreamową się otarłeś? Znaczy, wiesz co, jeszcze jakby tak wracając do samych początków, to ja dość płynnie ze śmierci klinicznej przeszedłem do tego mainstreamowego Shaking Dudy, który się okazał jakby mainstreamowym, ponieważ de facto graliśmy na tych samych scenach i za podobne pieniądze. Myśmy już jakieś tam pieniądze zarabiali. Graliśmy też na roku w Opolu, na rok noc w Opolu, nie pamiętam jak się ten festiwal nazywał, na Jarocinach, na rok arenach, na jakieś tam, znaczy na Rubregę to też oczywiście, na rokowisku w Łodzi, więc żeśmy zaliczali wszystkie duże sceny, duże festiwale dla kilku tysięcy ludzi. I gdy później z Shaky Dudy to grałem, to wiesz, jakościowo, znaczy nie, no więcej zarabiałem trochę, to na pewno. No i byłem bardziej popularny, że zdarzało się, że mnie ludzie na ulicy zaczepiali, co nie do końca mnie bawiło. Taka trochę tam popularność bywa tandetna. Natomiast wiesz, no, później tak jak mówię, miałem długą przerwę. Wróciłem i ten rynek oczywiście już był zupełnie inny, bo już był całkiem skomercjalizowany, mówię o tym mainstreamie. Dużą jego część zajmowały i nadal zajmują imprezy jakby dotowane przez samorządy, urzędy i w ogóle jakieś, nie wiem, dni ziemniaka, dni buraka, kurde, dni miasta i tego typu rzeczy, które też w taki sposób trochę wykrzywiły ten cały rynek, ponieważ tam, no to, wiesz, to nie, na temat tego całego rynku to też nie chcę za dużo mówić, bo stracimy kolejne 5 godzin i też z tego nic nie wyniknie. Ale to się zmieniło się poważnie. Po prostu bardzo, bardzo się skomercjalizowało i tyle. To. Natomiast wiesz co, to jak wychodzisz na scenę, to już jest to twoim wyborem, że jesteś uczciwy, czy starasz się fajnie zagrać i tak dalej. I tu niezależnie od systemu, od stanu show biznesu, to tak się dzieje po prostu. No, wiesz co? Myśmy zawsze poważnie podchodzili. Ja miałem tylko tam kiedyś w 80 latach jeden incydent, że zagrałem z Shaking Dudy na totalnej urywie i było mi tak głupio, że już tego nie powtórzyłem. Wręcz teraz to jest tak, że po prostu przed wejściem na scenę nie ma żadnego piwka, winka, tego. Nie ma, po prostu nie, wychodzimy, dajemy z siebie wszystko, a później już prywatną sprawą każdego z muzyków jest, jak on sobie czas po koncercie zorganizuje. No, także to. Wiesz co, i widzę, że wiele zespołów też już no, takie podejście jakby kultywuje po prostu, że poważnie, bo no, też się zrobiło bardziej zawodowo jednak, no, we wszystkim. No. Natomiast
Czy sama muzyka teraz jest lepsza, czy gorsza? Nie wiem. Ja też w obecnym mainstreamie nie za bardzo siedzę. Tak jak w hip-hopie, tak i w mainstreamie też nie za bardzo siedzę. Czasem gdzieś mi coś przemknie, ale na szczęście ominęło mnie tyle wspaniałych, wielkich przebojów, których w życiu nie usłyszałem. Kurde, także. Dobrze. Unikam po prostu, unikam, unikam. Staram się z życia wybierać te rzeczy, które mi pasują po prostu, a inne, od innych uciekać. No mam ten komfort, że udaje mi się w ten sposób. No. To też ciekawy wątek poruszyłeś, jeżeli chodzi o tą sposób prowadzenia się muzyków, nie? Bo też wspominałeś wcześniej, że Shaking Dudy był takim zespołem trochę chuligańskim i też te czasy takie lat 80., 90., one chyba też bardziej sprzyjały takiemu rock'n'rollowemu trybowi życia, bo teraz trudno mi sobie wyobrazić, że na przykład taki zespół, powiedzmy, jak nie wiem, Riverside czy Happy Set, to goście, którzy, wiesz, mocno imprezują, czy wyrzucają telewizor w hotelu przez okno, albo robią tego typu rzeczy. Myślę, że to jest taka zmiana jakby pokoleniowa, że teraz, wiesz, nie wypada już tak rock'n'rollowo się zachowywać, czy co tutaj zaszło w tych ludziach, nie? Przez lata? Znaczy przede wszystkim w ogóle nie wypada gloryfikować tych rock'n'rollowych zachowań, które w gruncie rzeczy były głupie. Natomiast to były tak, to były dość dzikie czasy. Muzycy byli tak zazwyczaj chwilowo bogaci. Dostawałeś wypłatę po trasie, miałeś tyle kasy, to kurczę. Za bardzo tak, no, gitary dobrej sobie i tak za tę kasę nie kupiłeś. Ale w hotelu z 2 dni można było się pobawić z szampanem i tak dalej. No i tak, taki był ten styl. No właśnie mówię, że im bardziej się wszystko profesjonalizowało, no i też komercjalizowało, tym ludzie zaczęli poważniej podchodzić do tego, no, że jest to ich zawód, że żeby ten zawód wykonywać, no trzeba jakieś tam kryteria spełniać. No, no niekoniecznie latać po scenie z otwartym rozporkiem i inaczej zaczęli też podchodzić. No ale myślę, że jeszcze są zespoły, które gdzieś tam czasem poszaleją. Nie wierzę, tak nie chwalą się tym, wiesz. No. No ale to też trzeba pamiętać, że no, zespół złożony z 20-latków zawsze będzie się inaczej zachowywał niż zespół złożony z 40-latków, którzy już mają rodzinne obowiązki, no trochę, a może trochę właśnie takiego luzu, nie mówię jakiegoś tam już przegiętego, by się czasami też przydało, może by to na muzykę to przewpływało trochę, no, nie wiem. No, to troszkę widać, że faktycznie chyba kwestia, że ludzie trochę już z wiekiem spoważnieli, na to wpływa, bo jak się patrzy na tych właśnie młodych hip-hopowców, którzy robią tam karierę i mają tych 20 lat czy 19, no to są bardziej odklejeni. No! I o jedną rzecz się chciałem jeszcze zagadnąć, jeżeli chodzi o te wszystkie zmiany, bo też jesteś, całe życie byłeś praktycznie gitarzystą i napisałeś na takie ładne zdanie, że gitarzysta to ktoś cieszący się szacunkiem i zaufaniem społecznym. To też tutaj odsyłam do książki Jestem ziarnkiem piasku. Mi jako gitarzyście to też bardzo jakby schlebia. Ale przez lata właśnie ta muzyka gitarowa, zwłaszcza w Polsce i mówiąc o tym mainstreamie też, mocno jest w defensywie. Bo teraz jak idziesz na jakiś większy festiwal typu, nie wiem, Męskie Granie, czy Kadzimierication, bo to też, czy to większość muzyków, zespołów opiera swój koncert trochę na elektronice, trochę na samplach, ta gitara jest gdzieś w tle i straciła trochę tą swoją taką wiodącą, rewolucyjną rolę. Gdzieś ubolewasz nad tym, czy to akceptujesz jako taki postęp cywilizacyjny? Nie, ja się przystosowałem, proszę pana. Ja kupiłem w tym roku ukulele i się nauczyłem grać na ukulele. Także już nie jestem gitarzystą, jestem ukulelistą. Gitarę tak tylko na koncertach trzymam. A tak na serio to, wiesz co, faktem jest, że teraz dużo jest takiego miałkiego grania, takiego miałkiego śpiewania, do którego gitary by wręcz nie pasowały, bo gitara hałasuje, więc to jest wszystko takie stonowane, wyciszone, takie no, dla mnie byle jakie. Ale też swoją drogą, no muzyka gitarowa bardzo się wyeksploatowała, wiesz, jest na pewno skończona ilość riffów, skończona ilość jakichś tam pochodów harmonicznych, które można wykorzystać
I one już prawdopodobnie zostały 10 razy zagrane. Wszystkie po prostu. I nic dziwnego, że ludzie też szukają jakichś rozwiązań, posiłkując się technologią, czyli tam klawiszami, czy jakimiś w ogóle zestawieniami dziwnych instrumentów, łącząc je i stylów i tak dalej, no żeby zrobić też coś swojego, coś oryginalnego. No. Także wiesz, ja bym, bo oczywiście, żebym chciał, żeby było gitarowo jeszcze dalej, żeby wszyscy kochali dalej te pełne hale, no, ale tak już raczej nie będzie, bo to nie jest tylko polski trend, to jest trend ogólnoświatowy. Nie wiem, czy to w zeszłym roku chyba w Stanach wśród 10 najlepiej sprzedających się płyt nie było żadnej płyty rockowej. Tak mi się wydaje, a jak była to jedna. No, już nie. Przeszło, ale może wrócić, bo to bardzo często pewne rzeczy już ulegają wyczerpaniu i ludzie sięgają znowu po to, co już było. Z tym, że to teraz wraca zazwyczaj już te wszystkie powroty stylów i tego, one są na krótko, bo to przemysł też tak działa. No tu musimy pamiętać jednak, że my sobie możemy mówić o tym, jak powinna muzyka wyglądać, na czym grana, a i tak największy wpływ na to mają duże koncerny muzyczne i medialne, które one jakby wyznaczają trendy, pokazując takie, nie inne rzeczy i promując je za miliardy dolarów. A my sobie możemy tam na tym ukulele pitolić. Dopóki któryś z wielkich nie zauważy, że o, to ukulele to jest to i promujemy. I wtedy 100 tysięcy wykonawców gra na ukulele, przez rok jest fajnie, jest szał na ukulele i zmiana. Tak to ten rynek ukulele wygląda. Ukulele też miał tą swoją górkę, jeżeli chodzi, wiesz, o TikToka i YouTube'a. No wiem, śmieję się, ale dawno mnie tak nic nie wyrobiło po prostu, jak pitolenie na ukulele i przerabianie na przykład remonsów na ukulele. Bardzo fajnie się to gra. Widziałem na Facebooku, że parę dni temu rzuciłeś informację, że nad jakimś nowym materiałem już pracujecie. Czy to jest jakiś ukulele czy coś? No właśnie nie, to nie my, nie, to ja z nudów w ramach odreagowania właśnie zacząłem pitolić na ukulele i do tego dogrywać, znaczy z klawisza, ale tak dość dobrze mi to idzie. Tubę i w ogóle jakieś wariacje, to tak trochę niepoważnie to traktuję. Nie wiem, znaczy będę chciał, żeby mi to Paulina zaśpiewała, bo to są stare piosenki w różnych takich dziwnych wersjach. Ale nie wiem, czy coś z tym zrobię. Nie, na razie tę płytę i mam nadzieję, że w przyszłym roku na bazie tej płyty to wydamy winyl też w jakimś takim tym sympatycznym małym nakładzie. A co będzie dalej, nie wiem. Wiesz, to w ogóle ciężko teraz się planuje, bo patrząc na te ceny i na tę galopującą inflację, to nie wiadomo, jak z tymi koncertami w przyszłym roku w ogóle to będzie wyglądało. No, może być dramatycznie po prostu, także. No ale to coś sobie tam wymyślimy. Myślę, że bym jeszcze, znaczy wiesz co, na pewno tworzyć coś będę, czy wydawać, pewnie tak, no nie wiem, na razie się nad tym nie zastanawiam, po prostu mamy tutaj płytę, w sobotę mamy ostatni koncert w tym roku, hurra i spoko, i luzy, i do stycznia wchodzę w stadium snu zimowego, nie będę nic robił. A później się będę projektów zastanawiał. Literackich nie prowadzisz, bo też już masz na koncie jedno. Wiesz co, ja mam napisany kryminał, dla którego nie znalazłem wydawcy, porozsyłałem, ale no, kryminał ma to samo, co moje granie, że nie jest jakby taki jednorodny stylistycznie, tylko łączy, bo on jest i trochę o muzyce, i o seryjnym zabójcy, i w ogóle, i tak kurczę. No, nikt się nie palił do wydania, więc to leży. A jak leży, to skutecznie mnie zniechęca do pisania czegoś nowego. No po drugie, jednak teraz trochę czasu na ten zespół poświęciłem, więc ja zresztą, jak już piszę cokolwiek, to raczej w chłodnych i brzydkich porach roku. Bo jak jest ładnie, jak jest wiosna czy lato, to mi szkoda czasu po prostu na. Czyli tu wracamy trochę do tego etosu, nie? Że artysta musi być taki trochę w ciężkiej sytuacji, trochę uciemiężony nawet klimatycznie, żeby coś wychodził. Wiesz co, ja nie
wiem. Już wolałbyś w jakiejś komfortowej sytuacji, po prostu wiesz. No, mógłbym do ciebie podlecieć samolocikiem, napilibyśmy się razem kawy. Kurde, bo się. A nie, mam jeszcze. Ja myślę, że to się bierze raczej z chronologii. Bardziej to takie, że on artysta głodny, płodny i tak dalej. Że młodzi ludzie, którzy wtedy jeszcze nie zarabiają na sztuce, to dużo tworzą, jakby przekładają te kilkanaście czy dwadzieścia parę lat swojego życia na muzykę, literaturę, wydają. Często jest to odkrywcze tego, zarabiają już na tym hajsy, ale już później nie mają tylu tych doświadczeń, żeby opisać. Już mają doświadczenia bogatych ludzi, które są wszystko podobne i się kończy w tym momencie. Zresztą to jest, przecież to doskonale widać na tych, na pierwsza bądź druga płyta zespołu. Genialne, a później już jest zjazd. No już jest zjazd, bo się wyeksploatowali, no po prostu w jakiś, rzadko się zdarza, żeby zespół po jakimś czasie, no nie wiem, piątą czy szóstą płytę nagle fajną nagrał. Są takie przypadki oczywiście, ale najczęściej takie najbardziej klasyczne, najlepsze to są właśnie i najświeższe przede wszystkim, to są te pierwsze bądź drugie płyty, które się biorą z tego, że przez jakiś czas tam, przez długi czas zbierasz ten bagaż doświadczeń, rośnie, już się nagle sru i jest ta świetna płyta. No i a to się właśnie zazwyczaj wiąże, że tak zbierasz ten bagaż doświadczeń, jesteś no, głodny, biedny, po czym nagle jest sru, wszyscy się zachwycają, no, to dostajesz jakieś z tego profity, no ale już nie masz nowych doświadczeń na tyle, żeby znowu zrobić coś takiego. No, no, nie wiem, a teraz znowu wchodzimy w jakieś poważne analizy tych procesów twórczych. Kurde, to znowu jakieś, liczę na złe komentarze. A to jest ciekawy wątek, bo wiesz, jeżeli człowiek prowadzi udane życie rodzinne, zawodowe, mieszka w jakimś fajnym miejscu. Już ja myślałem, że byłeś na udane życie erotyczne. Mówię, no kurde. To co go motywuje? Wiesz, to też. Jak nie, to też. Dobrze, to później piszesz, dziś wiem, życie cudem jest, jak była jakaś piosenka popowa. A to, kurde, nie jest to jakieś zajebiście ciekawe, nie, dla człowieka. Tak, było. Wiesz, miałem takich znajomych, zespół Łagodna Pianka, pozdrawiam, który pisał takie wesołe piosenki i tak i mówi, ludzie nie chcą słuchać wesołych piosenek, my jesteśmy zbyt wesoli na to, co jest teraz promowane, że jest zawsze jakaś depresja, zawsze jakiś problem, zawsze jakieś zmaganie bohatera, cierpienie, molowe akordy. I to jest takie catchy, nie? No coś w tym jest. Wiesz co, no może w ogóle odbiorcy lubią jakieś takie bardziej ekstremalne rzeczy. Zauważ, filmy to najlepiej, żeby było dużo krwi, dużo strachu, to się najlepiej sprzedaje. W muzyce cierpienie, ból. A z drugiej strony, wiesz, to też trzeba mieć świadomość, że nawet jak przez jakiś czas nam się wydaje, że to życie jest takie piękne, wesołe i tak gładko idzie, to się zawsze coś musi spierdolić. Zawsze. A sam finisz już też nie jest za miły, żeby już tak wejść na tematy pierwszolistopadowe, więc wiesz, no nie wiem. Ja myślę, wiesz co, no bo to... Wesołe piosenki też są potrzebne, tylko z wesołością trzeba bardzo uważać, żeby z wesołości nie wejść w wesołkowatość i w głupotę, kurde. A to niestety właśnie jest teraz znowu ten taki jakiś nurt, kurde, tragicznie głupich piosenek, które tam gdzieś się pętają po festiwalach i poradach. I tu trzeba uważać, wiesz. I jednak jakby na to nie spojrzeć, to w Shaking Dudy pisałem wesołe piosenki. Może trochę sarkastyczne, może ironiczne, ale one w gruncie rzeczy były wesołe. No w The Dudes już mniej, no widzisz. I tak się skończyło, no. No, także... Wiesz, też my patrzymy przez pryzmat, że tak powiem, naszego undergroundu i naszych jakby muzycznych jakichś tam inspiracji i upodobań. No myślę, że tak patrząc na popularność disco polo, no to co najmniej połowa narodu lubi wesołe piosenki. No i takie o uczuciach, takie ładnych uczuciach. No. No one też są, wiesz, o niespełnionej miłości i o tym. Nie będziemy analizować disco polo. Dobra, podarujmy to sobie. Hip-hop, disco polo, co jeszcze? No o muzyce poważnie sobie odpuśćmy. To znaczy, nie, że mam coś do muzyki poważnej.
Nie wchodźmy w tą drogę. Zresztą masz też na nowej płycie kawałek Buraczana muzyka. Dobrze kojarzę tytuł? Tak, tak, tak. Nie pytaj, o kim myślałem, proszę. No i z jednej strony myślę, że jest, wiesz, o disco polo, a z drugiej strony o tej takiej scenie śmieszkowej, rockowej chyba, nie? Tak, ale nie będę wymieniał zespołu, ponieważ wiesz co, jednego się trzymam i to od lat, że w jakichkolwiek publicznych wypowiedziach staram się nikogo z moich kolegów nie recenzować, ani jakby nie krytykować nawet z powodu takiej solidarności zawodowej, a czasami też jest tak, że ktoś jest przesympatycznym człowiekiem, świetnym kumplem, a gra tak chujową muzykę, że, no, że nie da mu się tego powiedzieć. A jak kogoś lubisz, no to dla mnie to jest ważniejsze. No niech każdy sobie robi, co robi. Natomiast no, samo zjawisko, no nie podoba mi się i tyle. No. Oczywiście na szczęście też nie muszę tego słuchać po prostu. No, to jest właśnie... Jeszcze tak wracając do tego pytania sprzed 4 godzin, czy iluś tam, to nie wiem, ile to już gadamy, to jednym, mimo wszystko, jedną z zalet współczesnych czasów jest to, że ludzie teraz naprawdę, jeśli chcą, mogą mieć dostęp do takiego katalogu muzycznego, tak niesamowitego po prostu. Mogą sobie naprawdę wybrać. A myśmy nie mieli, myśmy się tam połowali, jak ktoś przywiózł jakąś płytę z zachodu i było wow, Ramones, co to jest Ramones, ale fajne, kurde. No. A teraz proszę bardzo, masz całą dyskografię na Spotify czy gdzie indziej, wszystko możesz mieć. No i mam wrażenie, że to jest też problem tych współczesnych zespołów, bo możemy mieć multum inspiracji i trochę brakuje miejsca na to, zostawienie pracy dla wyobraźni, gdzie musiałeś pewne rzeczy sobie domyślić, mając jakieś strzępy pojedynczych kawałków i wiesz, i masz te zespoły z lat 80., nawet jak Śmierć Kliniczna, gdzie jest ta, wiesz, trochę awangardy takiej, bo nie miałeś aż takiego dużego katalogu, żeby sobie przesłuchać, tak ten styl ma wyglądać i dużo było takiej improwizacji i szukania własnego stylu, nie? Który gdzieś tam po latach się zagubił, bo ludzie mieli, wiesz, tego hardcora, tyle słuchali tego punk rocka i chcieli grać już podobnie, nie? I tracili tą swoją unikatowość. To z kolei dla mnie bardzo trafna, no i też miła uwaga, bo tak naprawdę to myśmy ze Śmiercią zaczynali, to już nie wiem, znali kilkanaście płyt punkowych i to było tyle po prostu. I rzeczywiście resztę musieliśmy sobie wyobrazić, że to tak może być. Tu gdzieś coś później na żywo usłyszeliśmy, aha, to tak grają. Jakby sami to otworzyliśmy. I w ogóle, wiesz co, jednak polski punk z tych lat 80. się trochę w sposobie grania i śpiewania trochę różni od brytyjskiego czy amerykańskiego. I myślę, że to właśnie było tego powodem, że część ludzi musiała sobie wyobrazić. Albo słuchała z kaset tak podłej jakości po prostu, że nie za bardzo tam było słychać, więc na przykład no, wychodził zespół Siekiera i perkusista nie grał stopą i już. I było oryginalne, inaczej brzmiało wszystko. No, także wiesz, wiadomo, że już tam w połowie lat 80. jak się pojawiły te pierwsze bankowe winyle w Polsce już normalnie wydane i tak dalej, to już było szerzej, już można było więcej się dowiedzieć, ale wiesz, ale stąd na przykład właśnie przez taki wąski dostęp do tej muzyki wtedy. No to po iluś latach się na przykład odkrywało, że był zespół The Jam. Gdzie jakoś się uciekło, no normalnie uciekło, a po prostu tak wybitny i taki fajny zespół. No. Natomiast z kolei czasami właśnie docierała jakaś awangarda, znaczy awangarda, no inne granie też równolegle z punk rockiem się poznawało, nie wiem, Pere Ubu, czy The Wire, czy w ogóle jakieś zespoły już takie, powiedzmy, postpunkowe, więc coś wszystko stąd mieszało i stąd ta taka eksplozja tej muzyki i tylu różnych wykonawców, którzy rzeczywiście w jakiś sposób byli wtedy oryginalni, no to nie mieli szans nawet dobrze zerżnąć z kogoś innego z braku dostępu do jakiejś większej puli nagrań po prostu. No. Dokładnie, jeżeli nie znasz wszystkich zasad gatunku, to nie masz tych ograniczeń, nie? Że to nie wypada akurat w tym gatunku robić. Nie? No ale to właśnie było chyba, to chyba też było siłą całej tej muzyki lat 80. w Polsce, tej niezależnej, że ludzie kombinowali po prostu po swojemu.
I to ludzie, właśnie ludzie o różnych gustach. Teraz jak ktoś zakłada zespół punkowy, to sobie weźmie samych punkowców, to też wszyscy będą lubili Emil albo, nie wiem, coś współczesnego, czy, albo Ramonesów, bo to takie stare i fajne. No, a wtedy nie, wtedy po prostu brałeś kogoś, bo gra na gitarze i on jakby zaczynał na swój sposób próbować tego punk rocka grać. Pauker też, kurde, grał coś innego, po czym próbował te rytmy, ale też po swojemu. Także to tak to się kształtowało. Wiesz co, ja myślę, że tam ci, którzy zaczynali w Anglii, też to tak robili trochę intuicyjnie, te początki po prostu, czy w Ameryce. No niby wszyscy z nich umieli, znali tę klasykę, czy tam glam rocka, czy tego mainstreamowego rocka, ale później to jakoś tak właśnie dekonstruowali po swojemu i też jakby się skupiali na tym takim oryginalnym podejściu do muzyki. No. Później zazwyczaj zespoły tych kolejnych fal, które następują po jakimś już uczą się na tych pierwszych, na tych, którzy styl wymyślają, no i to już zazwyczaj bywa wtórne i ciężko jest po prostu wtedy przeskoczyć. Właśnie jak już te kanony są sztywno ustawione, wyznaczone, to wtedy już zrobi się sztampa. A z drugiej strony można powiedzieć sztampa albo klasyka. Też zależy, jak do tego podejść po prostu. No tak, bardziej to jest sformatowane, to na pewno. No, także. No i żyjemy w takich bardzo sformatowanych czasach po prostu, no także. Ale fajnie było właśnie sobie wymyślać. Mimo że czasami efektem tego wymyślenia były jakieś potworki muzyczne, ale to nic, ale swoje po prostu. Wiesz, że to już też zahaczamy o problem oryginalności w muzyce i to już w ogóle z kolei też temat na wielogodzinną rozmowę. Ale rzeczywiście ten brak dostępu, znaczy to znowu to trochę też podobne do tego pytania o artyście głodnym, że trochę kureczek przykręcisz, to się trzeba żwawiej poruszać, bardziej nakombinować, żeby coś dobrego wyszło. No coś w tym może być. Wniosek z tego jest taki, że teraz wszyscy mamy za dobrze. No, odważna teza, patrząc na dzisiejsze czasy. Na koniec chciałbym przejść do takiego wątku, który rozpocznę od pytania. Darku, co ci w duszy gra? Mój program nazywa się Sylwester Poleca, polecam tam różne nowości. A z czego słuchasz ostatnio? Coś ci wpadło do głowy? Jakieś, wracasz do klasyki? Czegoś nowego? Ja sobie raz na jakiś czas robię jakieś takie... tropami YouTube'a podążam i po prostu potrafię przelecieć, nie wiem, od muzyki z początku lat 60. do jakichś współczesnych. Ja raczej inaczej powiem, czego nie słucham. Tak, hip-hopu nie słucham. Metalu nie słucham, chociaż na przykład jest parę zespołów, które lubię, tam Slayer czy Panterę, to owszem. No, mainstreamowego popu też nie słucham. Natomiast pozostałe gatunki, czy to jazz, czy reggae, to jakoś tak wędruje. Wiesz co, klasyki zawsze dużo słuchałem. No ja tam zawsze byłem w miarę dobrze usłuchany w latach 60. i w początkach hard rocka też, bo to akurat wtedy byłem nastolatkiem i tam się pałowałem czy Black Sabbathem, czy Deep Purple'ami. Z tego wszystkiego chyba jednak Black Sabbath był mi najbliższy, teraz tak patrzę. I przez glam rocka, lubię sobie glam rocka posłuchać. Jeśli mówię się o wesołych piosenkach, a czemu nie? Sweet sobie puszczę, Suzy Quatro sobie puszczę, wiesz, no. A z jego Osborna te nowe dokonania też śledzisz? Coś tam słuchałem, ale już to już mi nie brzmi tak jak te stare sabaty po prostu. Po drugie, wtedy wiesz co, to też jest tak, że się wtedy tym na tyle nasyciłem, że też nie mam aż takiej wielkiej potrzeby, żeby do tego wracać po prostu. Po prostu pałowałem. Ja staram się, bo mam nauczkę, bo jak skończyłem grać z Absurdem, to w pewnym momencie dostałem od kolegów 150 utworów Rolling Stonesów. Z rozpisanym, znaczy normalnie nuty, na nutach to ja się nie znam, ale do tego były też funty i teksty podpisane. No, tak,
No ja niechcąco się nauczyłem 35 tych utworów i powiem Ci, że mi to niedobrze zrobiło, bo się tak przez 2 lata przypałowałem tymi Stonesami, że w graniu już zacząłem mieć to samo, znaczy no nie mówię to samo dokładnie, ale podobne myślenie, tak jak tam Richard grał tymi akordzikami, tego wszystko. I później wiesz, cokolwiek chciałem zagrać, to mnie tak wychodziło, no fajnie, ale to taki tani Richard wychodził. W związku z czym z muzyką ostrożnie, z muzyką ostrożnie. Wiesz, też oprócz powiem, działań czysto marketingowych, ten face mi pomaga też na przykład, że widzę czego tych współczesnych wykonawców, których moi koledzy słuchają. Niektórzy bardzo się starają nadążać za współczesnością i bardzo dobrze. I sobie tutaj czasami podsłucham. Wiesz, czy jakieś tam dzięki Face'owi jakieś Viagra Boys poznałem, Idols i tak dalej, Emily i tak dalej, bo to widzę koledzy, słuchaj, to nie odcinam współczesnej muzyki, byłoby idiotyzmem w ogóle, ponieważ fajne jest to, że dalej potrafi wyjść taka Emily i z takim czadem zaśpiewać i zagrać, no to jest piękne, po prostu to jest piękne i właśnie dziady powinny patrzeć i się uczyć, jak to się robi. Także wiesz, nigdy płyt nie zbierałem, nigdy nie byłem jakimś takim kolekcjonerem. Z racji tego, że się często słuchało z kaset, które bywały czasami nieopisane, a później tak z przypadków, jak się też nawet gdzieś tam słucha, to zazwyczaj tytułów nie pamiętam. Wiem, jak ten numer, ale bym go był w stanie zagrać, ale nie jestem jakimś takim fachowcem, który by omawiał, że tu z dyskografii zespołu X, ten 13 utwór na 5 albumie, który trwa 2 minuty 33 sekundy i tak dalej. Nie, to nie bardzo, to nie bardzo. To tak nie potrafię po prostu. No. Natomiast wiesz co, no ja cały czas lubię muzykę. Lubię muzykę i mówię, że oprócz czy jakiejś takiej dżydży bardziej, czy coś, no to sobie potrafię puścić jakiś fajny, miły jazz, jakiś bebop szczególnie, albo już ten taki z 60-tych lat. Bluesa, chociaż też, potem, wiesz, no, nie, no, różne style, no. Najbliższy, tak, do grania najbliższym jest to jednak to trochę dżydży i tak dalej i to tak, ale do słuchania po prostu, może też na zasadzie kontrastu, wiesz, przyznam się ze wstydem, może tego nie słychać, ale ja dalej ćwiczę na gitarze, więc wiesz co, jak ja sobie przez godzinę ponasuwam na wiośle, to tak, aż tak bardzo za muzyką nie tęsknię w dużej ilości, więc to też jest, no. No chyba, że ponasuwam na ukulele, to wtedy tak, to wtedy może jakieś dżydży lecieć, no. Także to tak wygląda, no. A teraz wiesz, no, z takich ładniejszych utworów to na przykład śpiew ptaków, szum wiatru. Też lubię, ja bardzo dużo przebywam na łonie przyrody oczywiście i lubię i ciszę, i las, i rzekę, i to też jest fajne. To też są fajne dźwięki i na zasadzie kontrastu właśnie do jakiegoś dżydży. Znaczy, no ja mówię o tym dżydży, tak jakbym grał jakąś ekstremalną muzykę, no ja wiem, że dla wielu hardkorowców i tego typu ballady gram, ale mimo wszystko do hałasu, w opozycji do hałasu jakieś takie relaksacyjne. A progroka też nie za bardzo lubię tego takiego właśnie, kurczę. Miałem okres fascynacji, ale krótki bardzo, jakieś wiesz, jest Emerson, Lake and Palmer i tak dalej, ale bardzo mi szybciutko przeszło, wyleczyłem się. Jedyne, co mi zostało, to dozgonny szacunek do King Crimson, po prostu ja pierdzielę. Akurat do tego często wracam, a moją ulubioną płytą jest Redku. To po prostu uwielbiam kupę. Dobrze kojarzę, że gitarzysta King Crimson razem z żoną nagrywa takie filmiki śmieszkowe do internetu. Tak. Ale wiesz, to tego wolę nie oglądać. Nie, ja wolę ich pamiętać z tym Red i to wszystko. No wiesz, no, Robert Fripp jest wybitnym w ogóle muzykiem. I ten, no, dostosowują się do współczesnych czasów, to wiesz, no to tak. No jest to takie, wiesz, sympatyczne w sumie, nie? Że mają taki duży dystans do siebie. Nie? No, spoko. Spoko. Ale mówię, wiesz, no, naprawdę jakby
pokazał setlistę taką, nie wiem, 3-godzinną z tych takich wędrówek YouTube'owych na przykład, czy wędrówek tych po Spotify'u, to byś się zdziwił po prostu. No. Naprawdę. Ale to wiesz co, dobrze robi. I jeszcze taka propos różnic właśnie między tamtymi starymi czasami, powiedzmy, a współczesnymi, to ja widzę, że ludzie teraz jakby bardziej otwarci są, że właśnie słuchają różnej muzyki, różnej stylistycznie zupełnie. A kiedyś to zazwyczaj były te klapki na Discharge, Siekiera, Abaddon i nic więcej. I tylko to, reszta syf. A teraz jakoś tak. Być może też ta większa dostępność też powoduje taką większą otwartość. Pewnie tak, no. Ale fajnie. I to jest też fajne. No, z jednej strony ta większa dostępność, a z drugiej to, że ludzie już się tak mocno nie utożsamiają z jakąś subkulturą, tylko słuchają muzyki, która im się spodoba. To też na pewno. Tak. To na tak pewno. Trochę wróciłeś do tych punkowych korzeni, bo teraz nowy skład z ludźmi też z punk rockowych kapel, z Punk Rock Gang, Harpagans i On Your Bike, z tego co pamiętam. Nie? Czyli też osoby takie na scenie obyte. Więc tak na koniec takie klasyczne, dziennikarskie pytanie. Jakie najbliższe plany? To tak jak mówiłem, teraz w sobotę kończymy. Zrobimy sobie wolne. W styczniu chcę zrobić próby, ponieważ musimy tam parę jeszcze numerów dotrzeć, tak żeby mieć jeszcze po półtorej godziny repertuaru, bo teraz mamy około godziny. To tak na samodzielny koncert nie wystarczy. Wstępnie jakieś tam coś tam takie, nie mam jeszcze nic sklepnięte, ale Kraków powinniśmy grać, czeski Cieszyn, kurde i coś jeszcze, już mi wypadło z głowy, ale zapisałem. W lecie jakiś już jeden festiwal mam też sklepnięty, no zobaczymy, rozmowy trwają po prostu, z tym, że mówię, że przez te rosnące koszty, czy nawet transportu i tak dalej, to tak coraz trudniej się dogadać, a szczególnie, że część organizatorów tak w tym roku poniosła straty, więc jest bardzo oszczędna i bardzo się asekuruje przed przyszłym rokiem i mówię, że ten... Znaczy, wiesz, to plany są proste. Tak. Trochę koncertów, no na tyle, na ile będzie na sensownych warunkach. Wydać winyl, a może jesienią sobie znowu coś tam podłubać i zrobić kolejną płytę, jakby nam się podobało. Wiesz co, nie wiemy, jeszcze mówię, przed pandemią też z kimś kiedyś rozmawiałem, też pytał mnie o plany i wiesz co, jakoś nie wyszło po prostu. To, także... Sytuacja jest dynamiczna, nie? Dużo rzeczy może się zmienić. Sytuacja, niestety właśnie znowu żyjemy w tych tak zwanych ciekawych czasach, które po prostu, że nie sposób się nudzić, ale nie sposób też czegokolwiek zaplanować. No. Znaczy, innego zespołu nie zakładam, chciałbym jak dalej w tym samym składzie, chociaż tam jakiś miałem szalony pomysł, ale to jeszcze, nie, na razie nie będę nic mówił, bo 10 zespołów to wiesz, to jest dobry wynik. To nie trzeba przebijać. Ja myślę tak, ale myślę, że starczy. Wiesz co, no, znaczy wiesz co, to starczy, nie starczy. Jak gdzieś tam mam naklepaną to, czy już teraz płytę rock'n'rollową. Cały czas mnie boli to, że ten absurd nigdy nie był nagrany studyjnie, w związku z czym z uporem maniaka, czy to redakcja, czy teraz demony, po dwa utwory absurdu lądują na płytach. Teraz na tej jest naokoło i nowa dyskoteka. No. A nowa dyskoteka się z kolei wzięła, że nagrał ją kiedyś tam uliczny opryszek i akurat byli w Gliwicach, mnie zaprosili, ja miałem wtedy 2 lata przerwy, bo Rosję mi tam chcieli upiłować i nie grałem na gitarze przez 2 lata. No i to był mój pierwszy występ z nimi, no właśnie żeśmy to zagrali. Tak stwierdził, taki fajny numer, kurde. Mówię, taki fajny jeszcze mój, no i wrócił jakby, wrócił do łask. Także wiesz co, tak mówię, no teraz mam ten materiał z tą tubą i z tym, ale ja nie wiem, co z tym zrobić, kurde, po prostu. To, wiesz, sens ma robienie teraz tylko tych rzeczy, które jesteś później w stanie na żywo wykonać, no bo nie będę jeździł z komputerkiem raczej, kurde, no. Słabo po prostu, no.
No, ta po drugie, wiesz co, tu jakby jest teraz demony i to ma lecieć. No mam jakieś tam zlecenia na pisanie tekstów różnych wykonawców, no to też jakby to już takie sprawy czysto zawodowe, bo to na zlecenie to już tak jest ten dorosłe życie właśnie. No. I spoko po prostu, no, tak, wiesz, a tak naprawdę to myślę, że mam bardzo podobne plany jak większość widzów czy słuchaczy. Dożyć do kolejnego pierwszego po prostu. Tu są problemy, wiesz, artystycznie nie widzę, ale bardziej właśnie te takie życiowe są trochę upierdliwe i męczące niestety, no. Nie tak miało być, nie tak się umawialiśmy. No. Jeszcze chciałbym dodać, że tak jak Darek mówił, że organizatorzy mają różne problemy, zaliczyli pewne tam wtopy, to też pamiętajcie o tym, że jest coś takiego jak koncerty na żywo, można pójść posłuchać muzyki na żywo i też zapraszamy. Warto zobaczyć, zwłaszcza, no nie będę popadał w takie Memento Mori klimaty, ale też ostatnio w Polsce grali Dead Kennedys i to niestety była już ostatnia okazja, żeby zobaczyć bębniarza na żywo. Darku, oczywiście życzę ci, wiesz, 120 lat i wszystkiego dobrego, ale wiecie, nigdy nie wiadomo, czy to na przykład Darek Dusza i Demony nie będzie 11. zespołu. To też warto, wiecie, zobaczyć póki jest. Nie? To też jest możliwe, też możliwe, ale jeszcze, wiesz co, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, kurczę, bo tego jakby nie wyartykułowałem w tym całym słowotoku. Jasne. Bo to jest tak, płyta jest taka bardziej produkcyjna. Są tam różne dodatki, saksofony, jakieś inne rzeczy, ten. Natomiast jakby komuś się chciało, to niech sobie zobaczy też, jak stoją już różne koncerty na żywo. Gdzie to jest trochę inny w tym momencie zespół. Znaczy na żywo jesteśmy jakby bardziej punkowi, bardziej dynamiczni, a tu jest trochę inna muzyka, więc jakby z pełną świadomością rozdzielamy ten nurt studyjny od nurtu koncertowego. A na koncerty zapraszam, bo niezależnie, wiesz, to tak rzeczywiście trochę z grozą powiało. Szkoda tego chłopaka z Kennedysu, kurczę. Szkoda, młody gość. No. No, takie niesamowite, mieć świadomość, że jesteś na gigu i nagle za parę dni tego kogoś nie ma po prostu. No, zapraszam niezależnie, czy jeszcze pożyjemy, czy wszystkich. Nie, po prostu siedzenie w domu i przy komputerze to nie jest najlepszy sposób na życie. A jednak na żywo jest zupełnie inaczej. I siłą i muzyki w ogóle jest właśnie kontakt z żywym odbiorcą, dlatego drodzy odbiorcy, herzlich willkommen, zapraszamy. Zapraszamy na koncerty, a jak podobała Wam się dzisiejsza rozmowa, to też pamiętajcie o tym, że możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę, zostawić komentarz. Ale pozytywnie oczywiście. No. Dzięki wielkie, Darek, za tą godzinę. Ja dziękuję, pozdrawiam Ciebie serdecznie i pozdrawiam widzów.